Cześć. Trochę nawiązując do wczorajszego wideo, wczorajszego vloga, gdzie mówiłem o tym, że tak naprawdę już trochę nie widzę sensu w tworzeniu takich kursów totalnie od podstaw, totalnie dla początkujących, takich po prostu omawiających dany język, dane środowisko. Trochę też nawiązałem, trochę też wspomniałem o tym, że no, między innymi takim dobrym zamiennikiem i zdecydowanie tańszym jest chociażby skorzystanie właśnie z ChatGPT, czy ogólnie sztucznej inteligencji, która za no, kilka czy kilkanaście dolarów miesięcznie jest w stanie Cię prowadzić na tym początkowym etapie. No i dzisiaj chcę po prostu Ci pokazać, że takie proste programy, takie proste podstawy faktycznie, no jakby jednak z perspektywy osoby, która dopiero się uczy, dopiero wchodzi i z jednej strony jakby zadaje dużo pytań, z drugiej strony ma nikłe umiejętności, ale też ma jednak nikłe zasoby finansowe, no może być jednak dobrym pomysłem i ja po prostu nie czuję, że chcę konkurować z takimi rozwiązaniami. Bo jako taki przykład, jak można wykorzystać właśnie tego typu rozwiązania, no tutaj sobie skorzystałem z Copilot Chat i zapytałem go, jakie mogę zrobić projekty na początek nauki C-Sharpa, no i dał mi kilka odpowiedzi, no ja sobie wybrałem na przykład punkt drugi, no więc tutaj zacząłem pytać o to, co ja tam właściwie mam zrobić, no jakby niestety Copilot Chat nie rozumie aż tak kontekstowości, więc musiałem dokładnie napisać, o co chodzi, no ale mi napisał, że przy losowaniu liczb, no tutaj tak wygląda pseudokod, jakie są kroki, dopytałem go w takim razie, jak ten kod wygenerować, jak wygenerować liczbę losową, to wszystko zostało tutaj opisane. No i też, kiedy poprosiłem o to, żeby dokładnie mi wyjaśnił, jak to działa, no tutaj dalej Copilot Chat sobie z tym całkiem nieźle radzi. Tak, no i jakby jako, załóżmy taki początkujący, cały czas dopytywałem o kolejne słowa, które się pojawiają, tutaj na przykład zmienna, nawet potrafił nawiązać do przykładu, o którym mówiliśmy, no i ty mi pokazał zmienne w kontekście naszej gry w podawanie liczby. Następnie chciałem jednak to zamienić na aplikację webową, więc znowu coś dostałem. No i w ten sposób jakby takie proste programy można faktycznie budować. Na koniec poprosiłem, żeby mi opisał to w stylu. Tutaj jeszcze było parę pytań o te rzeczy związane z jego odpowiedziami. No a na końcu jeszcze zapytałem, czy może mi to opowiedzieć się tak, jakby był Stephenem Kingiem. No niestety Copilot Chat stwierdził, że tego nie potrafi, więc spróbowałem to samo zapytać ChatGPT. Tutaj trochę naściemniał, ale coś tam odpowiedział, nie? Ale w ten sposób można też, po prostu chcę w ten sposób pokazać, że te odpowiedzi mogą być w różnym stylu, nawiązywać na przykład do różnych stylów wypowiedzi. Czasem można po prostu poprosić o sformułowanie czegoś w inny sposób. No dlatego uważam, że to nie jest, że to nie jest takie bardzo zamknięte narzędzie, które sprawdza się tylko w konkretnym przypadku, bo jeżeli potrafisz jakoś pisać te zapytania, no to po prostu te podstawowe rzeczy można tutaj zrobić całkiem fajnie, całkiem dobrze być poprowadzonym. Zwłaszcza jakby najtrudniejsze w tym wszystkim tutaj by było tak naprawdę zadawanie pytań. No wiem, że zadawanie pytań jest też czasami trudną umiejętnością, tak? No tutaj nawet mi rozpisał poszczególne kroki, które powinienem zrobić. No i mógłbym się tak wgryzać, nie? Coraz bardziej, o każdy punkt sobie tutaj pytań, no już tego nie robiłem. Tutaj zapytałem, co to jest w ogóle program Hello World, więc dalej mi nawet pokazał, jak taki kod wygląda. No i w ten sposób mógłbym sobie drążyć ten temat coraz bardziej. I jasne, że to są przykłady bardzo proste. Są to przykłady takie no, jednoplikowe, że tak powiem, tak? Tak jak mamy dania jednogarnkowe, no to tutaj mamy przykłady jednoplikowe, czy kod jednoplikowy i dla kogoś, kto już jakoś programuje, no to się wydaje, że to jest no strasznie banał, nie? Ale dla osób, które dopiero wchodzą, tak naprawdę to jest wszystko, czego one potrzebują i po prostu uważam, że nie, że w ten sposób, w tym momencie są w stanie się osoby chcące się nauczyć programowania się spokojnie nauczyć samodzielnie, bo do tej pory był taki problem, że no okej, były kursy, ale na przykład kurs czegoś nie poruszył, jakiegoś tematu i w ogóle nie wracaliśmy do tego. A kiedy sobie dodamy do tego właśnie tego typu czat, no to możemy bardziej z nim porozmawiać, bardziej go
poprosić o wyjaśnienie pewnych spraw w kontekście danym, tak? Na danym przykładzie, na kodzie, który się akurat pojawił. Więc to nie są takie głupie narzędzia. I po prostu widzę, że to jest moment, w którym ja nie czuję potrzeby się już wtrącać, to znaczy nie uważam, że tam ja, jako ja, wniosę dużo większą wartość. No wiadomo, że też trzeba umieć promptować te narzędzia, no ale to jest też jakaś tam, no ale to tak samo jak trzeba umieć szukać w Google. No niestety tego typu czaty, no to jest nowy Google i brak umiejętności szukania w Google, no nawet z najlepszym nauczycielem sprawi, że gdzieś tam w końcu utkniemy, bo po prostu takie umiejętności szukania, umiejętności znajdywania informacji, umiejętności zmieniania frazy, zapytania tak, żeby nam dała taką odpowiedź, jaką potrzebujemy. To jest po prostu umiejętność, która jest niezwykle potrzebna ogólnie w pracy programisty i myślę, że w ten sposób też możemy się tego trochę nauczyć. No jakby zgadzam się z tym, czy zgadzam się z głosami, które się na pewno tu pojawią, że no po pierwsze te czaty kosztują, a po drugie no nie są idealne, tak? Czasami nie wiedzą co powiedzieć, czasami bredzą, ale wydaje mi się, że na tyle, na ile sprawdzałem te odpowiedzi w różnym momencie, tak? Nie mówię tylko o tym nagraniu, tylko mówię ogólnie, kiedy próbowałem coś tam robić, to raczej w kontekście programowania one są zazwyczaj całkiem dobre. To znaczy nie trafiłem, przynajmniej na takich podstawowych rzeczach, nie trafiłem na coś, co by było brednią. A to, że tam będą informacje sprzed roku, no to dla początkującego serio to nie jest żaden problem. No i tak, kiedy by się uczył ze standardowego kursu, czy z mojego kursu, którym nagrał na przykład, nie wiem, pół roku temu, no to i tak te informacje nie są najświeższe. Także no po prostu można sobie w ten sposób wejść, a później już szukać jakiejś społeczności, jakiejś grupy wsparcia, że tak powiem, i w ten sposób dalej budować swoje umiejętności. No i wydaje mi się, że w kontekście nauki programowania to właśnie ten etap takich pierwszych jednoplikowych kodów, takich pojedynczych klas, pojedynczych metod i tak dalej, to jest etap, który spokojnie można w ten sposób przejść. Myślę, że największa trudność się pojawia dopiero, kiedy się zaczną projekty takie wieloplikowe, złożone. No i faktycznie wtedy ja czy ktoś inny możemy tutaj być lepszym wsparciem, lepszym, że tak powiem, narzędziem nauki. Ale ten pierwszy etap, myślę, że już trochę przestaje mieć sens, żeby go uczyć w formie takich nagranych, płatnych szkoleń. Więc daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz, bo ja uważam, że po prostu to jest jakaś droga, którą przechodzimy, to jest jakaś droga w tym naszym całym tej rozwoju informatyki, że pewne rzeczy ludzie będą w stanie się uczyć bez potrzeby posiadania jakiegoś indywidualnego tutora, bez konieczności kupowania jakichś lekcji specjalnie u konkretnej osoby, bo pewne podstawy będą mogły sobie po prostu w ten sposób dostać i później dopiero kolejny etap będzie wymagał pracy z osobą, która ma jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę, jakieś obycie w tych programach i będzie faktycznie w stanie dać jakąś wartość, bo na tym etapie, kiedy właśnie się uczymy, czym jest zmienna albo jak utworzyć program Visual Studio, to bardzo, bardzo trudno jest jakąkolwiek dodatkową wartość w tym momencie już wnieść. Nie mówię, że się w ogóle nie da, ale szczerze mówiąc, ja już po prostu uważam, że jeżeli to ma być jakoś tak podane, powiedzmy, przystępnie i w jakiejś sensownej cenie, to po prostu nakład pracy względem tego, co osiągnę, jest zwyczajnie przeze mnie nieakceptowalny. Także polecam sobie spróbować. No ja tutaj patrzyłem na chyba chat GPT 3,5, ale nie pamiętam. Ale czwóreczka pewnie sobie jeszcze poradzi trochę lepiej. Także daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, czy na przykład zdarzyło ci się próbować nauczyć czegoś przez te wszystkie chatboty, albo masz z tym złe doświadczenia, a może komuś właśnie poleciłaś taką naukę i coś z tego wyszło. No, moje zdanie jest takie, jakie jest. Nie mówię, że go nigdy nie zmienia, ale w tym momencie uważam, że jest to mój punkt widzenia. Także na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!